Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. A gościem Poranka Wnet jest pan Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska Solidarna Polska. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa. Wczoraj spotkanie opozycji z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Jakie są główne tezy, jakie są główne przesłania tego spotkania, które będą państwo realizować jako priorytety? Znaczy, oczywiście wybiło się, można powiedzieć, zachowanie pana premiera Donalda Tuska, który od jakiegoś czasu jest taką osobą, można powiedzieć, mocno podirytowaną. To spotkanie miało na celu przedstawienie pewnych propozycji dotyczących instytucji i próby osiągnięcia porozumienia. Tymczasem widzieliśmy, że za chwilę po spotkaniu doszło do pewnego, można powiedzieć, kontrataku czy ataku na partię rządzącą, co już można się przyzwyczaić. Trzeba pamiętać o tym, że Platforma Obywatelska jest świadoma, że to jest ostatnia chwila do tego, żeby zatuszować ich dotychczasową politykę, która była katastrofalna, bo trzeba pamiętać o tym, że to nikt inny jak Sikorski na słowa o mnie, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego o neoimperializmie Putina wyśmiewał, obrażając go, pana prezesa, czy też pan premier Tusk w swoich oficjalnych stanowiskach doprowadzał do resetu relacji z Rosją, a na przykład wiceminister spraw zagranicznych do spraw europejskich, który jest obecnie prezydentem Warszawy, prawie został prezydentem Polski, pan Rafał Trzaskowski, uważał, że Nord Stream 2 to jest projekt prywatny. Panie ministrze, proszę powiedzieć nam, wiem, że politycy opozycji są na pewno ważnym elementem, ale powiedział pan o zmianie konstytucji. Czego zmiana konstytucji miałaby dotyczyć? No to są propozycje, które zostały przedstawione w ramach wprowadzenia sankcji wobec działań rosyjskich i całkowicie zabierania majątków tych, którzy uczestniczą w tych reżimach. Jest opinia, która została przedstawiona, że wymaga to zmiany konstytucji, ale do czasu, jak nie zostanie też to skonsultowane w szerszym gronie Solidarnej Polski, nie chciałbym też tego ze szczegółem omawiać. Czy pan ma zestaw głośnomówiący włączony albo słuchawki, panie ministrze? Słuchawki mogę je zdjąć. Właśnie, ja bym była bardzo wdzięczna, jakby pan je zdjął. O, teraz słyszymy się bardzo dobrze. Też ważna informacja, która wczoraj pojawiła się, a związana jest właśnie z klimatem i ze środowiskiem, to rzecznik rządu, pan Piotr Müller, powiedział, że Polska będzie domagała się jak najszybszego uruchomienia sankcji dotyczących kwestii ropy, gazu czy węgla. Na czym te sankcje miałyby polegać? Jak daleko miałyby one iść? Przede wszystkim głównym celem związanym z w Europie, jeżeli patrzymy na kwestie dostawy surowców, jest to, abyśmy zdywersyfikowali dostawy wszystkich niezbędnych paliw z uwagi na to, aby nie korzystać ze źródeł rosyjskich. Dzisiaj na przykład kupowanie od Rosjan gazu, ropy czy też węgla oznacza de facto finansowanie działań czy finansowanie gospodarki rosyjskiej. Te sankcje muszą być bardzo dotkliwe. Stąd Polska proponuje już od dłuższego czasu, praktycznie kilka godzin po rozpoczęciu konfliktu już pojawiła się informacja, już pojawiły się głosy o tym, że Polska powinna domagać się dywersyfikacji dostaw do Europy i embarga na przykład na ropę rosyjską. I też taka oficjalne stanowisko kilka dni później już zostało przedstawione. Pamiętajmy o tym, że kraje europejskie przez wiele lat przez tą błędną politykę realizowaną między innymi zapoczątkowaną przez pana Gerharda Schrödera, który później się skorumpował, sprzedał, sprzymierzył, zasiada obecnie w spółkach zależnych od Gazpromu, w Gazpromie. Następnie pani kanclerz Niemiec również realizowała strategię, która była związana z uzależnieniem Europy Niemiec od surowców rosyjskich. No i niestety widzimy, że stąd trudność z jakiejkolwiek reakcji ze strony krajów takich jak chociażby Niemcy pod względem podejścia do... Tak, to uzależnienie, jeżeli chodzi o Niemcy, jest bardzo widoczne, likwidacja elektrowni atomowych, ale zapytałam się o te sankcje, czy możliwe by było odłączenie się dzisiaj od gazu rosyjskiego, odłączenie się od rurociągu jamalskiego?
według pana ministra, to jest raczej chyba sytuacja nierealna na dzisiejsze warunki. Nie do końca tak. Pamiętajmy o tym, że my za chwilę będziemy mieli uruchomiony Baltic Pipe. Polska potrzebuje około 20 miliardów metrów sześciennych gazu. W tej chwili bez gwałtownej dekarbonizacji. Ten Baltic Pipe to około 10 miliardów metrów sześciennych gazu. Własne wydobycie ponad 4. Pozostałe brakujące miliardy mogą być uzupełnione poprzez gazoport. Czyli daje to nam gwarancję innego źródła niż też kontrakt jamalski, czyli właśnie umowy z Rosjanami, ale my jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo mamy magazyny energii, które są prawie całe zapełnione, a wystarczają na kilka miesięcy normalnego funkcjonowania. To ja jeszcze raz, panie ministrze, jednak wrócę do tych sankcji. Jakie by były idealne sankcje z punktu widzenia Polski? Jak one by miały wyglądać? Jakie by nas najbardziej satysfakcjonowały? Dla całej Europy tak naprawdę sankcje, które by były idealne i również dla Ukrainy, to przede wszystkim zerwanie wszystkich kontraktów, które są związane z finansowaniem reżimu, czyli ropa, czyli gaz, czyli embargo na węgiel i długofalowa strategia. Ale jakbyśmy się odłączyli od tego rurociągu jamalskiego, to przecież nie dość, że Ukraińcy zostaliby bez gazu, to większość Europy, tak jak mówimy Polska, no to mogłaby być potężna katastrofa w takiej sytuacji, jakby tak drastycznie zerwać dostarczanie. Panie redaktor, w tej chwili jest czas na to, aby maksymalnie dywersyfikować. Nie ma czasu na to, aby w tej chwili finansować rosyjski reżim, więc trzeba korzystać z możliwości innych źródeł. Dobrze, ja się zapytam jeszcze, a jak formalnie wygląda ta droga, jeżeli chodzi o kanał jamalski, panie ministrze? Ten gaz płynie z Rosji przez Ukrainę do Europy, a Ukraińcy formalnie pobierają pieniądze dzisiaj za ten tranzyt, tak? A formalnie też importują gaz z Unii Europejskiej, a nie z Rosji. Czy taki jest stan faktyczny? Jak dzisiaj ten stan faktyczny wygląda? Tak, można to tak w skrócie przedstawić, tego, że panie redaktor, pamiętajmy o tym, że w tej chwili mamy działania wojenne i jest zupełnie inna sytuacja niż standardowej gospodarki. Ukraińcy w tej chwili już mają zbombardowaną bardzo dużą sieć, jeżeli chodzi o naturalne funkcjonowanie, chociażby sieci ciepłownicze. Energetyka również jest regularnie niszczona, co prawda, że ona odnawiana. Całe szczęście Ukraina została przyłączona do europejskich sieci, ale pamiętajmy o tym, że w tej chwili nie rozmawiamy już o naturalnej sytuacji, kiedy mamy wymianę gospodarczą czy wymianę handlową, tylko mówimy to o działaniach regularnych, które są przekroczeniem już nie tylko regularnej wojny, ale również prowadzenia do pewnych aktów barbarzyństwa. Więc jakiekolwiek utrzymywanie kontraktów, nawet w konsekwencji, które doprowadzą do wzrostu cen surowców, jest niestety konsekwencją tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Czyli takie głosy dotyczące obawy związane ze wzrostem cen gazu czy też ropy przedstawiają nasi zachodni sąsiedzi, ale niestety dzisiaj nie mamy innego wyboru. Jeżeli giną od naszej granicy, przez kilka dosłownie kilometrów naszej granicy spadają bomby, atakuje się cele cywilne, giną dzieci, giną ludzie bezbronni, jakiekolwiek kalkulacje ekonomiczne są absolutnie nieuzasadnione. Ja uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby Europa nałożyła całkowicie embargo. Najlepiej jakbyśmy z dnia na dzień wyłączyli możliwe wszystkie źródła finansowania. Putin na to absolutnie liczy, żebyśmy właśnie w dłuższej perspektywie patrzyli tylko i wyłącznie na ekonomię. Czy Ukraina ma dzisiaj możliwość zakręcenia kurka w rurociągu jamalskim? Znaczy, panie redaktor, no, wszystkie te drogi, które dotyczą przykręcenia jakichkolwiek rurociągów czy źródeł, które przychodzą przez terytorium Ukrainy, są elementy, które dotyczą jakichś decyzji, ale oczywiście dzisiaj o tym nie dyskutujemy i też nie na miejscu by było, jakby z perspektywy ministra akurat tego typu informacje przedstawiał. Dzisiaj naszym zadaniem jako rządu polskiego i całej Unii Europejskiej jest pomaganie na każdym polu, również dostarczanie wszystkich niebędących surowców. Jeżeli Rosjanie całkowicie, a to chcą wyniszczyć całkowicie Ukrainę, to musimy zastąpić ich źródła, nawet kosztem niektórych komfortów europejskich oligarchów. Tak, o tych komfortach bardzo często teraz słyszymy, że te ceny drastycznie rosną w górę i społeczeństwu zachodniemu bardzo się to nie podoba. Ale ja jeszcze wrócę do tego, o czym pan minister mówi. Pan minister mówi o jedności Unii Europejskiej, o jedności sankcji, o tym, że Unia Europejska te sankcje nałoży i w tym tonie cały czas słyszymy te
postulaty. Tej jedności w Unii Europejskiej nie widzimy i jej nie ma od dłuższego czasu, a wczoraj dobitnie usłyszeliśmy to z Budapesztu. Mówię oczywiście o ministrze spraw zagranicznych Węgier, Péter Szijjártó, powiedział wyraźnie, Budapeszt zawetuje unijne sankcje na import rosyjskiego gazu, wprowadzenie strefy zakazu lotów, a także mówił o potencjalnym embargu na rosyjską ropę. Dla Budapesztu to jest czerwona linia, której nie zamierzamy przekroczyć. Czyli tej jedności najprawdopodobniej nie będzie i sankcji pogłębionych też nie będzie, bo tutaj jest potrzebna, panie ministrze, jednak jednomyślność. To rzeczywiście bardzo niepokojące stanowisko, ale miejmy nadzieję, że w ramach rozmów, w ramach decyzji europejskich między innymi to stanowisko zostanie zmienione i Węgrzy dadzą się przekonać do zupełnie innego podejścia do spraw ukraińskich. Niestety, ale w wielu z tych sprawach w ciągu ostatnich kilku dni jest to na pewno rozczarowanie i niepokojący fakt, ale cała Europa tak naprawdę pokazuje, że z jednego dnia potrafią bardzo europejscy politycy wypowiadać słowa, które są budujące, a tymczasem w trakcie realizacji okazuje się, że te słowa były nic nie warte. Chociażby mowa o sankcjach niemieckich na rosyjski sektor bankowy, który został skutecznie niektóre podmioty ominięte po to, aby móc prowadzić biznes pomiędzy Niemcami, a na przykład rosyjskimi spółkami, co jest faktem pewnej hipokryzji. Dzisiaj musimy sobie zdawać sprawę, to po raz kolejny podkreślę, nie mamy czasu na jakiekolwiek kalkulacje ekonomiczne, jeżeli mordowani są niewinni ludzie. Naszym obowiązkiem jako kraju cywilizacji, jako ludzi, którzy uczestniczą w kształtowaniu Unii Europejskiej, całej Europy, należą do struktur, do NATO, do Unii Europejskiej, do OBWE, jest doprowadzania do minimalizacji skutków agresji Federacji Rosyjskiej, która łamie wszystkie możliwe konwencje. Poza tym jesteśmy tego świadomi i dzisiaj już nie jest tajemnicą, że słowa, które wypowiedział w świętej pamięci Lech Kaczyński w Gruzji, są tak naprawdę dla nas mocno przestrogą, że jeżeli dzisiaj Gruzja, jutro Ukraina, dzisiaj widzimy, że to jutro nastąpiło, czyli dzisiaj Ukraina, następnie kraje bałtyckie i mój kraj, czyli Polska, To jest taki moment, w którym jesteśmy przed dniem możliwej jakiejkolwiek agresji czy retorsji z tytułu zachowania na Ukrainie i obrony Polaków, znaczy wspomagania przez Polskę Ukraińców w obronie przed Federacją Rosyjską, więc musimy maksymalnie minimalizować koszty, te, które mogą nastąpić i blokować wszystkie możliwe działania rosyjskie, a bez jedności w Unii Europejskiej będzie to oczywiście trudne. No właśnie, tutaj też pojawiają się takie głosy, że to za naszymi granicami, mówię tutaj oczywiście o Ukrainie, dzieje się wojna, że to jest wyjątkowa sytuacja i pytanie związane właśnie z trochę z wykładnią prawa, panie ministrze. Mamy artykuł 4 Traktatu o Unii Europejskiej. Tam jest wyraźnie napisane, że ten artykuł daje nam możliwość prowadzenia jednostronnych sankcji ze względu na przykład na bezpieczeństwo narodowe. Tak to przynajmniej można interpretować, tak to interpretują niektórzy prawnicy. Czy my moglibyśmy w takiej sytuacji, właśnie patrząc na artykuł 4, wyjść przed szereg i w związku z bezpieczeństwem narodowym pewne sankcje nałożyć? Oczywiście, jeżeli taka opinia i takie działania są możliwe do podjęcia, to byłoby to zasadne, ale z perspektywy umów, czy właściwie wolumenu, czy środków finansowych, które są w ramach umów pomiędzy krajami europejskimi a Rosją, Polska ma tak naprawdę marginalne znaczenie, bo ani spółki Skarbu Państwa, ani polska energetyka praktycznie w ogóle nie korzysta z rosyjskiego węgla. Kwestię gazu już omówiliśmy w ramach dywersyfikacji i magazynów, gdzie jesteśmy przygotowani na wszystkie możliwe sytuacje. Więc tak naprawdę tu kluczowym, jeżeli chodzi o finansowanie reżimu rosyjskiego, jest zerwanie kontraktów czy embargo ze strony władz niemieckich, bo to Nord Stream 1 jest dzisiaj główną przyczyną do tego, że te miliardy
euro płyną do Moskwy, pomiędzy Berlinem a Moskwą, przez są regularne wymiany handlowe. I to kraje europejskie, gdyby wprowadziły jednolity taki system na poziomie unijnym, embarga wobec wszystkich możliwych surowców z Rosji, to by było najbardziej dotkliwe i najbardziej bolesne. Mówię to też... To może doprowadzić do zmiany władzy na Krymie, bo pamiętaj, na Kremlu pamiętajmy o tym, że Rosjanie do tej pory nie odczuwali aż tak mocno skutków ekonomicznych, a musimy doprowadzić do tego, żeby te skutki były jak największe, żeby zwykły rosyjski obywatel też zauważył, co się dzieje. Mówię to oczywiście w kontekście PKN Orlen, tak, gdzie jest umowa terminowa z Rosnieftem, która kończy się pod koniec 2022 roku i pojawiły się głosy przedstawicieli opozycji, dlaczego my do tej pory tych kontraktów z Rosją nie zerwaliśmy. I właśnie tutaj pojawia się między innymi ten artykuł 4. Czy pan uważa, że my możemy dzisiaj jako Orlen, jako państwowa spółka nie kupować ropy z Rosji? Są prowadzone od dłuższego czasu, od kiedy rząd Zjednoczonej Prawicy jest u sterów państwa, działania, które dywersyfikują dostawy ropy również do spółki PKN Orlen. Pan prezes Obajtek informował, że całkowicie są przygotowywane plany dotyczące właśnie innego kierunku. W przypadku węgla nie będzie problemu, jeżeli my całkowicie nałożymy embargo i przestaniemy importować. Tak naprawdę to już się powoli dzieje. Na gaz, na całkowicie odcięcie jesteśmy już gotowi z uwagi na magazyny energii. To jest oficjalne stanowisko ministra klimatu i środowiska. A co do ropy, pamiętajmy, że kiedyś byliśmy uzależnieni ponad 90%. Konsekwentnie realizujemy strategię, która daje możliwość innych kierunków niż też kierunek rosyjski i niewątpliwie w najbliższym czasie też takie działania sobie będą podjęte i wejdą do realizacji. Rozumiem, że dzisiaj import węgla z Rosji cały czas obowiązuje, cały czas jest, cały czas funkcjonuje. Ale to jest rynek prywatny i to nie jest tak, jak jest to przedstawiane. To jeżeli importujemy jakkolwiek węgiel rosyjski, który jest bardziej kaloryczny, ma większą spiekalność i troszkę czystszy, to dotyczy to wąskiego obszaru państwa. Mowa tutaj o lokalnych ciepłowniach, nawet nie elektrociepłowniach, i rynku prywatnych przedsiębiorców, którzy kupują do domów taki węgiel. Energetyka praktycznie w ogóle nie korzysta z tego węgla, korzysta z wydobycia własnego, więc nie ma tu takiego problemu, jak jest to przedstawiane przez władze opozycji. W perspektywie lat ostatnich zdecydowanie spadł import ze kierunku wschodniego. To jest naprawdę raptem kilka procent, więc ale nie jest problemem. Pan, panie ministrze, powiedział, że właśnie jeżeli chodzi o węgiel i import węgla z Rosji i te nakładanie embarga, to powoli to się dzieje. Co pan miał na myśli? Dzieje, dlatego że zalecenia są takie, aby kierunek wschodni został jak najbardziej zaprzestany, jeżeli chodzi o kierunek Federacji Rosyjskiej. Poza tym podejmujemy działania, o których w szczegółach nie chciałbym w tej chwili przedstawiać, z uwagi na dobro pewnych decyzji, ale rzeczywiście na pewno w ostatnich dniach, od momentu konfliktu, wszyscy wiemy, że Rosja nie jest tak naprawdę partnerem do jakichkolwiek umów. Czyli rozumiem, że jednak w Polsce, ale w konsekwencji też w Unii Europejskiej może nastąpić trochę przekonwertowanie myśli i powrót do tradycyjnej energii, właśnie energii z węgla. Jest to oczywiście jakaś strategia, która będzie bardzo racjonalna, dlatego że gwałtowna dekarbonizacja oznacza przestawienie na inne źródła. No w podstawie, czyli to, co daje wam gwarancję, to jest atom, to jest węgiel, to jest gaz. Gaz jest rosyjski, więc oczywiście jeżeli nie ma innego źródła, to należy utrzymać węgiel. Węgiel to zwiększenie fedrowania z uwagi na większe wydobycie. To będzie pewnie niezbędne, jeżeli chodzi o utrzymanie systemów europejskich. No i nie wyłączanie bloków jądrowych, co już zapowiedzieli nasi zachodni sąsiedzi, bo dokonali, można powiedzieć, energetycznych zbrodni w jakimś ostatnim okresie z przyczyn ideologicznych i pewnie biznesowych, bo chcieli być hubem energetycznym na Europie, jeżeli chodzi o gaz. No i ostatnie pytanie, pakiet klimatyczny. Co się dzieje, jeżeli chodzi o pakiet klimatyczny? Czy wojna na Ukrainie zatrzyma tę wielką transformację? Fit for 55 dzisiaj absolutnie nie ma racji bytu. Tym bardziej sytuacja na Ukrainie pokazuje, że i te środki finansowe, i strategia musi być absolutnie zmieniona, tak samo jak i handel uprawnieniami okazał się być czystą spekulacją, być
ściemą, która oznacza grę inwestorów. Być może to banki rosyjskie inwestowały. Czyli na razie to jest wstrzymane, rozumiem. No oczywiście, no takie formalnego stanowiska zero-jedynkowego ciężko uzyskać, że jest całkowicie wstrzymane, ale dzisiaj każdy sobie zdaje sprawę, że w okresie przejściowym zastosowanie gazu oznacza import z kierunku wschodniego. No chyba żaden polityk dzisiaj nie podejmie decyzji gwałtownej dekarbonizacji przestawiania bloków na gaz w celu uzależnienia gospodarek od Rosji. To już się działo, my nie możemy na to dalej do tego dokonać. Weszłam panu ministrowi w słowo, jak zaczął pan coś mówić o rosyjskich bankach. Proszę to kończyć. To mówiłem to w kontekście spadku cen uprawnień do emisji CO2 24 lutego, kiedy doszło do agresji. Momentalnie zwiększył się wolumen uprawnień i momentalnie ceny spadły. Być może to Rosjanie mieli udziały w spekulacjach, jeżeli chodzi o uprawnienia do emisji CO2. A jak ceny emisji CO2 za tonę spadły od momentu rozpoczęcia konfliktu? To był to znaczny spadek, bo jeżeli mowa jest o spadku o kilkanaście euro w ciągu jednego dnia, to widać jest, bo że... było 90 euro za tonę, coś koło tego, prawda? Oscylowało. Tak, a później to spadło do 70 euro, czyli widzimy, że ten spadek jest no, bardzo duży. Zobaczymy, jak dalej będzie wyglądała giełda i jak dalej ten parapodatek będzie się przedstawiał na europejskiej giełdzie handlu uprawnieniami. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, Solidarna Polska, był gościem Poranka. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję, miłego dnia. A my za kilka chwil połączymy się już z Krakowem, porozmawiamy o ważnym wydarzeniu 25. Rosję i Ukrainę. Porozmawiamy także o Cyrylu, o liście prawosławnych duchownych, o tym, co się dzieje w kościele prawosławnym, w kościele katolickim. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski naszym gościem, a dzisiaj po raz czwarty zespół Daga Dana, polsko-ukraińska muzyka źródeł, najnowszy singiel Inaczej. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj radio wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.